ale no, trzeba sobie uświadomić, że będziemy musieli to zapłacić. Nie wiem, co się dzieje z odpadami radioaktywnymi. To wszystko ma być wykonywane na kredyt. I co smutne, i to jest właśnie przerażające, że my przez 100 lat budowaliśmy swoją energetykę węglową, gdzie mamy no, pełną kontrolę nad tą energetyką, bo mamy większość technologii, mamy firmy, które specjalizują się w budowie maszyn, wydobywamy węgiel, mamy swój węgiel, praktycznie Polska leży na węglu, jest takim, można powiedzieć, że jest taką Arabią Saudyjską. Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie To Warto Wiedzieć. Witam Bogdana Markockiego. Witaj. Dzień dobry. No a jak Bogdan Markocki to inżynier, a jak inżynier to pewno będzie coś o energii. Chciałem coś właśnie, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje w tej chwili na naszym rynku, w naszym kraju. No ja właśnie słyszałem, że Koreańczycy południowi chcą nam sprzedać elektrownię atomową, którą to jest ich własna koncepcja, z prawem do dalszego rozwoju i ewentualnie nawet do odsprzedaży. No, konkurują z nimi firma Westinghouse amerykańska, która nie daje takich możliwości, ale my się skłaniamy do wyboru Westinghouse'a. Tak, znaczy jeszcze w grze byli Francuzi, ale praktycznie oni odpadną prawdopodobnie. Ale nie wiem, czy widziałeś, jakie sumy krążą w tej chwili i one są naprawdę porażające. One są tak olbrzymie, że myślę, że większość Polaków sobie nie wyobraża, jak one mogą wyglądać fizycznie. Zresztą myślę, że my również mielibyśmy problem, w ilu ciężarówkach trzeba by było to zapakować, ale no, trzeba sobie uświadomić, że będziemy musieli to zapłacić, będziemy musieli to spłacić, więc jeżeli to będzie na zasadzie finansowane, na zasadzie kredytu, to te kwoty będą jeszcze znacznie większe. I nie wiem, czy miałeś możliwość usłyszenia albo zobaczenia tych kwot, jakie są, jakie nie, wiesz, prezentują. Powiem ci inaczej, ja wczoraj słuchałem naczelnika państwa, który przemawiał w Zamościu i byłem przerażony, bo ja mam wrażenie, że człowiek już chyba nie wie, co mówi. On po prostu powtarza jakieś takie ogólne slogany, bo on mówił coś takiego, no my mamy pieniądze, my mamy dużo pieniędzy, to zawdzięczamy wzrostowi gospodarczemu, który mamy. Wiesz, my tu wydajemy jakieś kupujemy czołgi, kupujemy no po prostu masa różnych rzeczy, natomiast my jako przedsiębiorcy to widzimy, że no bo kim jest przedsiębiorca? Przedsiębiorca to jest osoba, która prowadzi biznes, nie? Dokładnie tak jak bo jeżeli oni kupują powiedzmy elektrownię atomową, czy jakąkolwiek, czy kominek, piecyk, tak, no to musimy zbadać, czy jest to nam potrzebne. Musimy zobaczyć, ile my w to włożymy, ile z tego wyciągniemy, w jakiej perspektywie czasu, nie? Co więcej, jak widać w tej chwili na wojnie, na Ukrainie, czy w Ukrainie, no to te stacje atomowe są bardzo takim... No to jest beczka prochu, tak, którą rozwalić i wiesz, doprowadzić do wybuchu jądrowego. Widzieliśmy, co się stało z Fukushimą. Nie wiem, co się dzieje z odpadami radioaktywnymi. Tak? Jeżeli się mówi, że elektrownia atomowa jest elektrownią ekologiczną, a węgiel jest nieekologiczny, to w ogóle wszystko jest postawione w głowie, tak mi się wydaje. Także wiesz, nie wiem, no i właśnie, może ty coś... Tak, no ja właśnie się martwię tym, że tak naprawdę nikt nie rozmawia o pieniądzach i o tym, jak to sfinansujemy, bo cała transformacja energetyczna, to już kiedyś rozmawialiśmy o tym, myślę, że warto było wkleić link pod naszym filmem, ale żeby właśnie przypomnieć naszym widzom, że myśmy już to prezentowali, wydaje mi się, że gdzieś to było z 18-20 miesięcy temu, opowiadaliśmy, nagraliśmy dwa takie odcinki o transformacji energetycznej. I wtedy już mówiłem, że cała transformacja energetyczna ma kosztować ponad 1 bilion złotych. A w tej chwili widzimy, że te kwoty budowy elektrowni atomowej, całej transformacji, o której się nie mówi, wychodzą znacznie większe kwoty. I to są po prostu pieniądze, których Polska nie ma i za bardzo nie będzie miała jak ich posiąść. To wszystko ma być wykonywane na kredyt. I co smutne, i to jest właśnie przerażające, że my przez 100 lat budowaliśmy swoją energetykę węglową, gdzie mamy pełną kontrolę nad tą energetyką, bo mamy większość technologii, mamy firmy, które specjalizują się w budowie maszyn, wydobywamy węgiel, mamy swój węgiel, praktycznie Polska leży na węglu, jest takim, można powiedzieć, że jest taką Arabią Saudyjską. I my to wszystko zaprzepaszczamy w imię jakichś enigmatycznych, wirtualnej ratowania środowiska, rujnujemy cały przemysł praktycznie węglowy i będziemy transformować się na zieloną energię, która tak do końca nie wiadomo jak wygląda. No bo w tej chwili właśnie z energii, którą kontrolujemy, oddajemy, budujemy energię, której nie będziemy w ogóle praktycznie kontrolować. I większość osób sobie nie wyobraża, jak to w praktyce wygląda. Że oprócz tego, że jeżeli wybudujemy tą elektrownię atomową, to utrzymanie jej i serwisowanie to są olbrzymie pieniądze. Poza tym nie mamy kontroli nad tą technologią, czyli jakikolwiek update oprogramowania w takiej elektrowni atomowej, zmiana niemalże żarówki w kontrolce wymaga olbrzymich pieniędzy, są nieproporcjonalne pieniądze, jakie się za to płaci. Więc też nie wiemy, jakie to będą pieniądze. I teraz dla porównania, żeby sobie wyobrazić kwoty. Cała budowa dróg ekspresowych i autostrad, czym się interesuję, w czym żyję, praktycznie w czym pracuję, kosztowała do tego momentu około 350 miliardów złotych. To cały ten proces był realizowany przez 15 lat, ponad 15 lat, bo już powiedzmy od 2004 roku, więc w tej chwili to już będziemy mieli 18 lat. I zostało wydane właśnie 350 miliardów, gdzie do tego w pierwszym okresie około 40% dokładała się Unia Europejska, a od 2014 roku my już finansujemy w 80%, czyli Unia Europejska się dokłada w około 20%. I teraz mówimy tu o jednej elektrowni atomowej, która będzie, tak jak w przypadku na przykład Amerykanów, to będzie około 6,6 gigawata, czyli tak naprawdę 6 elektrowni węglowych będzie kosztowało około 250 miliardów. No to są niewyobrażalne pieniądze i to jest tylko sama budowa. To jest około 7-8 tysięcy złotych na głowę mieszkania Polaków. No to tak, i to wydaje się, że jeszcze możemy to spłacić, tylko my mamy inne obciążenia. W tej chwili kupujemy masę broni, budujemy drogi, wydajemy niesamowite pieniądze, więc wydaje się, że w tej chwili popełniamy jakieś gospodarcze samobójstwo. Przepraszam, przywołam Cię do porządku, my nie. Znaczy my jako naród, ponieważ ja nie widzę, żeby ludzie po prostu zdawali sobie tego świadomość i żeby protestowali. To w naszym imieniu ten rząd to wykonuje, my to będziemy spłacać i my jesteśmy żyrantami tych kredytów. Może część osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ale to my podżyrowujemy tak naprawdę pracą naszych dzieci. Bo to jest przekreślona przyszłość naszych dzieci. Ja też myślę, że ta transformacja energetyczna po prostu spowoduje, że pozyskanie energii w naszym kraju będzie tak drogie, że tutaj nikomu się nie będzie opłacało prowadzić działalności gospodarczej, nie będzie się opłacało nic produkować. Już w tej chwili, nie wiem, czy część osób sobie zdaje sprawę, ale wiele małych firm się zamyka, ogranicza produkcję. Ja to widzę w branżach budowlanych. Znam nawet taki bliski przykład, firma, która produkowała całą taką drobnicę, powiedzmy, konstrukcji stalowej, ale to były 3 takie zakłady produkcyjne, które produkowały głównie dla deweloperów. W tej chwili praktycznie zamknęły 90% swojej produkcji, ponieważ koszty energii wzrosły 10-krotnie. I teraz też próbowałem się doszukać, w jaki sposób polski rząd próbuje sfinansować właśnie budowę tej elektrowni. To ten model taki finansowania, który się gdzieś tam przewija, to jest jakiś unikatowy w skali świata i ma polegać na tym, że mamy wykupywać akcje, a później mamy płacić za prąd, nie wiedząc, jaka będzie do końca jego cena. Ja przyznam się, nie znalazłem jeszcze szczegółów tego, ale w każdym bądź razie w tej chwili ma być to robione właśnie na, mają to spłacać wszyscy Polacy, którzy będą po prostu z tego korzystać, ale zauważmy, że to jest tylko około 7 gigawatów. Polska potrzebuje, w tej chwili zużywa około 25 gigawatów. Cała nasza energetyka to jest około 65 gigawatów, które mamy mocy energetycznej. I to wszystko mamy już wybudowane. Czyli tak jak ty masz firmę wybudowaną, budowałeś ją 20 lat i ja bym nagle powiedział, że słuchaj, nie podoba mi się twoja firma, ona jest nieekologiczna, nieetyczna, nie wiem, no przecież można wymyślić wiele pretekstów i kazałbym ci pójść no, na przykład w sery, tak, że od dzisiaj musisz wykonywać sery. Mi się wydaje, wiesz co, że tutaj rządzący mają pewnego rodzaju takie narzędzie czy mechanizm do zarabiania pieniędzy na boku. To znaczy oni zarabiają na budowach, na nowych budowach. Trzeba zbudować, wiesz, nowy stadion dziesięciolecia. No to rozwalmy stary, nie? To musimy zbudować lotnisko. No to budujemy lotnisko. No ale potem, no trudno, ono jest nierentowne, no bo oczywiście nikt nie zrobił biznesplanu. No to rozwalmy to lotnisko, jego miejsce co zróbmy? No zamiast pole golfowe, bo jest mniejsza inwestycja i w razie czego to mniej stracimy, no to budujemy jeszcze większe lotnisko. No i po prostu wiesz, no tak. To jest tak, marketingowo to jest fajnie, bo z dużym rozmachem to my to wszystko robimy, mamy pieniądze, tak jak mówi naczelnik państwa, bo albo zabraliśmy te pieniądze malwersantom, tylko że wiesz, ludzie nie wnikają, tak? Znaczy, mają taki przekaz w telewizji, że zabrano malwersantom, natomiast to, że żadnego malwersanta nie skazano, że nie ma żadnego procesu, ludzi malwersowali, no to nikogo już nie interesuje, tak? Mówi, że jest wzrost gospodarki. Ja nie widzę tej gospodarki, tak? Bo tak, właśnie o to chodzi. Na zachód to widzisz, że tam mają samochody, tam mają jakieś jachty, tam mają samoloty, to wszystko to jest, tak? Ci ludzie pracują w czymś sensownym, natomiast u nas no generalnie robimy meble. Ale o to chodzi, Janek, że jeżdżę po Polsce, bo mamy projekty praktycznie w każdym miejscu Polski i ja nie widzę żadnych zakładów pracy. To takie, można powiedzieć, Eldorado, czy moim zdaniem to jest pozory. Eldorado jest w takich dużych miastach, Warszawa, Kraków, Gdańsk, w centrach. Jeżeli wyjedziesz gdzieś poza właśnie duże miasta, no to co jest na przykład uderzające? Jeżdżę właśnie do rodziny, do województwa lubelskiego i co jest właśnie takie zastanawiające, to kiedy przyjeżdżam, właśnie jest odpicowany plac zabaw, na której są huśtawki, pięknie odnowiona właśnie ma takie centrum tej wioski, ale uderzające jest to, że tam po pierwsze nie ma dzieci, po drugie nigdzie nie ma zakładów przemysłu. I jak rozmawiam właśnie z mieszkańcami, to okazuje się, że gmina jest zadłużona na 60% i w ogóle nie ma pracy. Ta wioska się całkowicie starzeje. Więc w tej chwili my wiele tych inwestycji zrobiliśmy na kredyt, zadłużyliśmy się na jakieś potężne pieniądze, bo tutaj padają takie kwoty, że Polska jest zadłużona w tej chwili na 5 bilionów złotych, a te wydatki, które widzimy, no to są już w kolejne, można powiedzieć, biliony złotych bezsensownie wydawane i no naprawdę na placu zabaw się pytanie dla społeczeństwa, w którym nie ma dzieci, tak? Tak, w których nie ma dzieci i to jest po prostu smutne i no można się zastanawiać, ile to może jeszcze trwać, ale tak naprawdę za jakiś czas możemy rzeczywiście obudzić się już w nie naszym kraju. Nie wiem, jak to wszystko, jak ten upadek będzie wyglądał, ale na pewno będzie to nieciekawe. No w pierwszej kolejności myślę, że większość młodych ludzi stąd będzie wyjeżdżała. Będzie po prostu bardzo duża migracja osób, no bo tutaj nie będziemy mieli pracy, fabryki i cała produkcja w tej chwili przenosi się do Azji, gdzie nikt się nie przejmuje i gdzie tam w ogóle nie widać tej ideologii CO2. W ogóle, że można było ludziom wmówić, że dla nich jest szkodliwe CO2, to ja też nie mogę tego zrozumieć i do tej pory nigdzie nie mogłem znaleźć modelu matematycznego, który by to potwierdzał. Więc wyimaginowanych teorii my wydajemy w tej chwili $1 billion na transformację energetyczną, który tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie efekt. Bo nawet, Janek, jeżeli weźmiemy pod uwagę czasy komunistyczne, to mimo wszystko tam był jakiś plan. W ogóle wszystkie zakłady energetyczne były budowane czy lokalizowane z jakimś sensem. Ja wiem, że to była jeszcze sztuka, można powiedzieć, przedwojenna, ale zakłady lokalizowałeś zawsze blisko elektrowni. Elektrownie lokalizowałeś blisko surowca, z którego była produkowana energia, czyli blisko kopalń. I jedynym w komunizmie dramatem, które nas spotkało i które nas w tej chwili wyniszcza, to jest to, że zabrano ludziom własność prywatną. No i tak naprawdę ludzie nie ponosili konsekwencji za swoje czyny, więc tak naprawdę to wszystko się rozleciało. Słuchaj, tam było dokładnie to samo, co jest tutaj, czyli po prostu robiono inwestycje bez żadnego rachunku ekonomicznego, tak? Bilans, wiesz, bilans ekonomiczny, rachunek ekonomiczny, tak, tam nie istniało, nie? I teraz też nie istnieje. Teraz to wszystko się robi po to, żeby pozostać u władzy, wtedy tak samo się to robiło. To nosi taki pewien charakter uniwersalny, bez względu na to, kto rządzi, tak, to oni wykorzystują dokładnie te same mechanizmy. Właśnie ci wmawiają, że potrzebujesz tam, nie wiem, elektrownię atomową, bo węgiel już nie jest dobry, tak, zamiast zainwestować w jakiś rozwój filtrów, rozumiesz, które będą wszystkie te cząsteczki od spalania węgla zatrzymywały i coś z tym robiły, tak? No to po prostu będziemy produkowali odpady radioaktywne, które nie wiadomo, kto będzie odbierał od nas, tak? Być może będziemy to w Bałtyku albo gdzieś tam. No, zupełna taka paranoja. No i wiesz, ludzie, my jako ludzie, to znaczy nie wszyscy, tak? No bo my sobie tutaj rozmawiamy, my pewne procesy widzimy. Natomiast takich jak my to jest mało, to jest 5%, może 10% społeczeństwa. Natomiast cała reszta społeczeństwa to się podzieliła, podkleiła się pod pewne etykietki, bo ludzie według mnie nie analizują, nie dociekają istoty rzeczy, tylko podklejają się pod kogoś, kto to mówi. Uwielbiają Tuska, albo uwielbiają Kaczyńskiego, albo uwielbiają tego redaktora Gazety Wyborczej, nie wiem, zapomniałem, jak on się nazywa, ważne. I tak jakby ślepo wierzą w to, co on mówi. Ja kiedyś czytałem taką książkę o tym, że wielkie religie rozwinęły się na słowie pisanym, na słowie, które było zamieszczone w księgach, bo ludzie przeciętni, którzy nawet nie umieli czytać ani pisać, uważali, że księga jest źródłem niesamowicie prawdziwej i właściwej wiedzy. Teraz, obserwując nawet kanały YouTube'owe, patrzę, jak ludzie ślepo zawierzają, bezkrytycznie, niektórym osobom. Te osoby mają pewną charyzmę, mają siłę przekonywania, wiesz, one zawsze wiedzą, co mówią. Jak im zadasz pytanie, proszę pana, co by pan zrobił, to oni wiedzą dokładnie, co oni by zrobili. Nieistotne, że on się pomylił ileś tam razy. Po prostu ludzie w to wierzą. Janek, ja myślę, że nie jest tak do końca, bo z osobami z wieloma, którymi rozmawiam, to oni nie wierzą w te rzeczy, widzą, co się dzieje, tylko jest taka apatia. Jest taka apatia, nie wiem, w tej chwili jest próba przeczekania, wydaje mi się, ale każdy myśli tak naprawdę o swoim ogródku. Społeczeństwo jest w pewien sposób, pojedyncze osoby są aspołeczne. Jest trudno namówić kogokolwiek do pracy zespołowej, do pracy społecznej. Postrzegają to jako stracony czas, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę w pojedynkę, jako każdy z osobna Polak, to my nic nie znaczymy. Słuchaj, nikogo. No, ja wracam, przed chwilą byłem na zebraniu mojej wspólnoty mieszkaniowej, nie? My jako wspólnota odpowiadamy całym majątkiem za wyrządzone szkody. My ze swoich pieniędzy musimy finansować, wiesz, administrowanie budynkiem, naprawy, wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem w jakiejś tam radzie dwuosobowej od kilku ładnych lat, to już tam, nie wiem, pod 10 będzie. Między innymi prowadziłem nadzór tak z wyższej półki, bo myśmy zatrudnili, ja znalazłem panią inżynier, która w imieniu wspólnoty sprawowała właśnie nadzór taki nad firmą, która robiła nam fasadę. To była inwestycja około 1 300 000 złotych, tak? Ta pani zrobiła to, wszystko jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. No i mamy zebranie, wiesz, ja już jestem zmęczony, już nie chcę się tym dalej zajmować, bo to jednak trochę czasu, ja nie powiem, że to jakieś dramatycznie dużo czasu wymagało, ale jednak wymagało, tak? Musiałeś się sprężyć. No i mamy dzisiaj zebranie, bardzo ważne zebranie, bo tam musimy zmienić zarządcę, przyszło chyba 70% ludzi. No i mówimy, słuchajcie, proszę Państwa, są dwie osoby, które tutaj już to ciągną i w zasadzie no, dobrze by było, żeby do tej rady mieszkańców dołączyć kilka osób, nie? Czy ktoś się zgłasza? Nikt. No nie mają tego interesu, nie widzą tego interesu, tak? No a z drugiej strony, wiesz, jeżeli ty się zgłaszasz i nie masz nic z tego, no to okej, no można pracować 10 lat, no ale ile można? Tak? Nie, zgadza się, to jest tak. Znaczy, część osób nie rozumie, że po prostu za pracę należy się wynagrodzenie. I dobrze jest, jeżeli po prostu takie zasady się ustali, że no, pokrywa się koszty pracy, ale generalnie no, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, czy właśnie takie działalności na rzecz swojej szkoły, no to trudno jest po prostu dostać dodatkowe wynagrodzenie, a jest w ogóle właśnie problem nawet na takim małym szczeblu. Tak, ale więc... ja pozwól, że skończę wątek. Tak? Bo nikt się nie zgłasza, a mamy zarządcę, wynajmujemy jakąś tam firmę, która zarządza. Oczywiście ta firma deklaruje, że ona działa w naszym imieniu, wiesz, będzie dbała o nasz interes i tak dalej, ale my widzimy, że to są puste deklaracje, tak? Znaczy z jednej strony my już chcemy ich wymienić, ale my, no ci, którzy tutaj sprawują jesteśmy tą radą, natomiast cała reszta ma to wywalone. Rozumiesz? I tu jest cały problem właśnie tego braku angażowania się w Polsce, bo ludziom się wydaje, że jeżeli się weźmie firmę i się zapłaci jakieś tam pieniądze, to ta firma wszystko zrobi. Bez kontroli. Oczywiście wszyscy, jest masa ludzi, którzy krytykują, wszystko krytykują, nie? Ale do roboty się nikt nie chce wziąć, tak? Nawet mówię, to nie jest jakaś wyczerpująca praca, tak? No ale nie chcą, no. To teraz wyobraź sobie, co się dzieje na szczeblu państwowym, nie? Dokładnie. Jeszcze mechanizmy są takie, które zniechęcają w ogóle do udziału w życiu takim społecznym. No i to nieciekawie wygląda, to przerażająco wygląda. Z drugiej strony no, ten okres, który obserwujemy obecnie, można powiedzieć z punktu widzenia historycznego, jest jednym z najlepszych okresów życia jak gdyby takiego jednostki. Jest to krótki okres, ja uważam, że my w tej chwili przejadamy te zasoby, które żeśmy zgromadzili, można powiedzieć, wyprzedaliśmy raz w PRL-u, teraz się zapożyczamy na konto naszych dzieci. Znaczy, ale... teraz nas zapożyczają. Tak, i my w tej chwili teraz to jest taki moment, że to tak galopuje, że część ludzi po prostu nie nadąża, nie wie, co się dzieje i nie wie, jakie będą tego skutki, nie wyobraża sobie. Wydaje się części ludziom, że jakoś to będzie. No niestety nie będzie to, bo po prostu historia pokazywała w przypadku wielu narodów, że ten upadek był bardzo bolesny. I naród, który się w porę nie przebudził, praktycznie znikał z tego świata albo został rozczłonkowany, zintegrowany z innymi narodami. I tutaj no, nie wiadomo, jak to praktycznie zmienić, bo słuchałem ostatnio twojej rozmowy właśnie o książce Johna Glaba, które on opisuje właśnie, omawialiście ten cały proces upadku cywilizacji, gdzie te punkty tego ostatniego pokolenia, tego schyłkowego praktycznie no, przejawia nasze społeczeństwo. Hedonizm, właśnie egoizm, koncentrowanie się na sobie, antyspołeczne właśnie zachowania, napływ imigracji, która tak naprawdę nie utożsamia się przecież z naszymi narodowymi interesami, tylko oni się ciągle czują tutaj jako goście. Ale to chodzi o to, żeby, no to już nie chodzi o to, że my mamy być przeciwni tym emigrantom, tylko też powinniśmy racjonalnie to robić. Powinniśmy właśnie robić to na zasadzie takiej, jak robią to Szwajcarzy, że my zapraszamy i tolerujemy osoby, które akceptują naszą kulturę. No tak, widzisz, problem jest w tym, że to nie my decydujemy, jak my jesteśmy rządzeni. Rozumiesz? Źródłem prawa nie jesteśmy my jako społeczeństwo, tylko są jacyś ludzie z kosmosu, tak? No bo rządzą nami w tej chwili, wiesz, no dla mnie to są ludzie z kosmosu, tak? No, nie mają żadnego doświadczenia w zarządzaniu i oni się biorą za zarządzanie to prawda. Przedsiębiorstwem, tak? Czyli państwem. Tu jest pies pogrzebany, społeczeństwo, no są jakieś ruchy, tak? Ale ruchy są marginalne, one nie występują małe. W telewizjach głównego nurtu. Nawet jeżeli pewne kanały czy pewne osoby mają oglądalność czasami, tak jak Roman Kluska, 600 000 wyświetleń, tak? Ale to jest kropla w morzu potrzeb, bo do tego Kluski to trzeba dotrzeć surfując w internecie. Natomiast większość ludzi jednak włącza telewizor, rozumiesz, i ten telewizor im mówi, co oni mają robić, tak? Czy to jest TVN, oni są tylko na TVN-ie, czy TVP, tak? I są tylko na TVP. Ja patrząc po wielu komentarzach, które są pod naszymi rozmowami, tak, na kanale PAFERE, też ludzie, po pierwsze, taki grzech główny ludzi, to jest taki, że oni mają pewne przekonania i z tych przekonań oni nie wyskoczą, nawet jeżeli są jakieś racjonalne argumenty. Co więcej, oni nawet nie chcą dyskutować, tak? On nie mówi, dobrze, ty uważasz, że jest tak i tak, ale ja uważam inaczej, to choć zrobimy taki pojedynek na argumenty, nie? No będziemy sobie rozmawiali, wysuwali argumenty. Nie, ty jesteś głupi, bo ty twierdzisz, że Rosja jest wielka, a ty jesteś wariat, bo ty twierdzisz, że Stany Zjednoczone są wielkie, tak? Tutaj dyskutować trzeba w taki sposób, że każdy kraj ma swoje bolączki, tak? No ja jak patrzę w tej chwili na to, co się dzieje w Rosji, no to ten kraj został zawładnięty, właśnie 1500 osób zawładnęło tym krajem. Wykorzystali dokładnie te same mechanizmy, które w tej chwili wykorzystuje PUS, który rządzi Polską, tak? Te same procesy poszły, doszło do wojny, no i w tej chwili co? Wyciągają ludzi, wiesz, przychodzą do biura, wyciągają ci gościa, wysyłają go i on po 10 dniach wraca z pamięci, tak? Czy zabity. No, takie właśnie opowieści krążą i ludzie nic nie mogą w temacie zrobić, no. Ja się z Tobą zgodzę, ale spójrz też na kraje Zachodu, które po prostu też przeżywają teraz etap praktycznie upadku. Tak jak słucham w Stanach Zjednoczonych, to już patrząc tak od strony gospodarczej, praktycznie w ostatnich latach nie wybudowano tam żadnej fabryki. Cała produkcja jest przeniesiona do Chin. I teraz jeżeli rozmawiasz z pracownikiem z Zachodu, to on ma tylko postawę roszczeniową. I to jest, w tej chwili są takie zjawiska, których się wcześniej nawet nie obserwowało. Na przykład, że pracownik nie przychodzi w poniedziałek do pracy albo kończy i on informuje swojego pracodawcę aktualnego, że on już pracuje w innej firmie, bo tutaj się nie sprawdzał, on już się tutaj wszystkiego nauczył, znudził się i on przeskakuje do innej firmy. A z drugiej strony, jak słucham właśnie takich audycji mówiących o tym, jaki jest rynek pracy w Chinach, to na jednym z kanałów na przykład opowiadał Polak, który tam prowadzi działalność gospodarczą, to jeżeli przychodzi Chińczyk i pyta o pracę, to on pyta, czy są nadgodziny, ale nie w takich kategoriach, jak pyta się na Zachodzie, czy są nadgodziny i czy będę musiał pracować jakoś nadmiarowo. Tylko jeżeli nie ma nadgodzin, to on rezygnuje z tej pracy, ponieważ on chce pracować w nadgodzinach, żeby zarobić większe pieniądze, bo on został na przykład wysłany przez rodzinę do większego miasta, powiedzmy do Szanghaju, Shenzhen, i on pracuje 10-12 godzin dziennie, żeby po prostu przesyłać pieniądze swojej rodzinie, żeby im zagwarantować wzrost zamożności, żeby im zagwarantować szanse rozwojowe. Czyli zobacz, jaką mamy przeciwstawne gospodarki i sposób podejścia. Też się o tym nie mówi. I co ciekawe, ostatnio właśnie słuchałem, no bo teraz Xi Jinping została mu przedłużona kadencja, że tam 70% w rządzie masz inżynierów. Oni po prostu tam nie masz, że żyjesz emocjami, tylko oni są bardzo praktyczni. Praktycznie większość rzeczy, które wykonują, to są przeliczone, skalkulowane, racjonalne, a jeżeli nawet coś im nie wychodzi, to oni to szybko likwidują i po prostu to korygują. W tej chwili na Zachodzie masz życie emocjami, uczuciami, wszystko jest uczuciowe, emocjonalne, praktycznie ludzie nie zwracają uwagi na to, ile to będzie kosztowało, jakie to będzie przynosiło konsekwencje. No, w tej chwili mamy niemalże biegunkę, jeżeli chodzi o prawo, o prawodawstwo. I to nie tylko w Polsce, to prawo jest tak zagmatwane nie tylko w naszym kraju, ale na Zachodzie, że ono po prostu przestało służyć ludziom. No bo tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy na rozwój właśnie cywilizacyjny pod względem właśnie stanowienia prawa, stanowienia reguł, to po to się stanowiły te reguły, żeby się nam żyło łatwiej, tak, żeby mogły funkcjonować gałęzie gospodarki. Ale po prostu to się tak rozrosło i teraz w tej chwili ono jest tylko pożywką dla prawników, bankierów i prawników praktycznie, eliminując ludzi z możliwości rozwoju. Możemy to zaobserwować w Polsce, gdzie po prostu wymiar sprawiedliwości doszedł do takiego upadku, że jest niebezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ jeżeli podpisujesz umowę, to ona dla silniejszego przedstawiciela nie ma praktycznie znaczenia, bo on może ci nie zapłacić, a przed sądem może udowodnić praktycznie, że białe jest czarne, że noc jest dniem, no to jest tak absurdalne. Powiem Ci też, że właśnie teraz po tym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej też się okazuje, że w zasadzie jest bardzo trudno cokolwiek, jeżeli chodzi o zarządzanie samą wspólnotą, tak? To też wszystko jest tak poobwarowywane różnymi przepisami, że w zasadzie ludzi łapie nie, że właśnie też im się zupełnie nic nie chce robić. Nie, jesteś porażony. No niestety. Słuchaj, no kończymy już powoli naszą rozmowę, żeśmy sobie mocno ponarzekali. To prawda. Wiecie, ja powiedziałem coś optymistycznego, bo w tej chwili jedyną szansą rozwojową Polski to są polscy przedsiębiorcy, bo tylko oni tworzą racjonalne i takie postawione, można powiedzieć, na ziemi miejsca pracy. Oni no coś dobrze, produkują, ale oni coś wytwarzają. Oni są tępieni i to skutecznie. No to jeżeli miałbym coś pozytywnego powiedzieć, to jest jedyna po prostu szansa dla Polski i rozwoju każdej dziedziny przemysłu, postawienie na przedsiębiorców. No ale... Żeby zmienić coś w naszym kraju, musielibyśmy przywrócić odpowiedzialność. I bez tego się nie da po prostu nic zmienić. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedzialności, to nic w naszym kraju się nie uda. Żadna reforma. I to, pytanie, co możemy właśnie zobaczyć. Kto ci to zrobił? No, nie przychodzi mi na myśl w tej chwili nikt konkretny. No. Jak to zrobić, to wiemy, ale jak to, kto to ma zrobić, no nie... Tak no cóż, pewno ty powiesz, że już tak kończąc naszą rozmowę, że życzyłbyś sobie, żeby się pojawił w naszym kraju Xi Jinping. Xi Jinping albo Li Kuan Yew. Ja bym tego nie chciał, bo te modele oczywiście są skuteczne, ale Li Kuan Yew doprowadził do tego, że jednak w Singapurze jest wielki zamordyzm. Też jest wielki zamordyzm. Ja jednak uważam, że no ta demokracja szwajcarska, ale powiedzieć, że nie wiem, być może jednak zwycięży fizyka życia. Że... Ale to właśnie fizyka życia nie zna takiego modelu praktycznie jak szwajcarski. Ona zna, tak, ale właśnie ty jak gdyby trochę promując demokrację szwajcarską zaprzeczasz fizyce życia, którą można powiedzieć odkryłeś, sformalizowałeś. Nie, ja nie zaprzeczam. Słuchaj, absolutnie nie zaprzeczam. To znaczy ja w tej chwili zajmuję się studiowaniem właśnie systemu szwajcarskiego z punktu widzenia automatyka, tak? Faceta, który zajmuje się systemami. Czy te systemy, jaką mają dążność, czy są stabilne w tej dążności, jak wpływają na różnego, jak reagują na różnego rodzaju zaburzenia. Tego typu badaniami powinny się zajmować nauki społeczne, tak? Natomiast nauki społeczne zajmują się totalnymi pierdołami, które sprowadzają się, żeby mnie jako profesorowi i doktorowi, żebym se pojeździł po świecie, powygłaszał pewne teorie, które wiesz, nie ma żadnych konsekwencji, ale miło brzmią, tak? Dla ludziom się ich dobrze słucha. No i tak mamy właśnie... Moim zdaniem musi być zawsze mechanizm zwrotny. Rzeczywiście w Szwajcarii jest pewien sposób ten mechanizm zwrotny, polegający na tym, że oni mają właśnie to obywatelskie weto, że są bardzo tacy społeczni, zaangażowani w życie swojego społeczeństwa, chociaż też ostatnio słyszałem właśnie rozmowę, którą na twoim kanale, nie pamiętam jak ten gość się nazywał, ale który mieszka w tej chwili w Szwajcarii. Robert Jałek, tak. Tak, i on opowiadał, że to zaangażowanie Szwajcarów też maleje. Wiesz co, ja ci powiem tak, z jego perspektywy to może różnie wyglądać, tak? No bo ja mieszkałem w roku 91 i ja pamiętam, jak moja gospodyni chodziła na te zebrania, tam raz to na 3 miesiące było, jak ona wracała, była wściekła, omawiała, wiesz, no tak jak ja dzisiaj ze swojej spółdzielni, czy moja żona wczoraj też omawiała sprawy swojej spółdzielni, a ja dzisiaj tej, naszej wspólnoty mieszkaniowej, także tylko że oni mają te mechanizmy i uważam, że oni też mają tego gwaranta, że władza im nie podskoczy. Gwarantem jest broń w domu. No bo w momencie, tak jest. Kiedy... dokładnie, to kilka rzeczy, które trzeba było przywrócić, na tym moglibyśmy się zastanawiać, o tym moglibyśmy porozmawiać. Ja nie do końca zgadzam się o tym, co ty mówisz, że w Chinach jest taki zamordyzm i brak jest wolności, bo ja uważam, że sumarycznie tej wolności może być nawet więcej niż w Polsce, dlatego że my postrzegamy wolność taką, że właśnie możemy hejtować, krytykować, mówić na władzę, co chcemy, a z drugiej strony nie mamy wolności gospodarczej. Czyli cokolwiek chcesz zrobić, wszędzie masz bariery, jesteś niesamowicie represjonowany. A z drugiej, właśnie jeżeli popatrzysz na Chińczyków, to owszem, oni mają jedną władzę, wiedzą, że jej nie zmienią, czy ona jest, ten proces jak gdyby wyłaniania władzy jest taki uporządkowany. Ja uważam, że on ma pewne szczeble, ponieważ jest tam ta partia komunistyczna, która liczy 80 milionów ludzi i ona wyłania, czyli to jest tak powiedzmy elita, która wyłania swoich przedstawicieli. Żeby dostać się do partii, musisz kilka lat udzielać się społecznie. Myślę, że wiele osób właśnie nie wie, jak wygląda wyłanianie władzy. No nie wiem, no bo rozmawiając z Leszkiem Szlazykiem, on mi tego nie mówi. On tego nie mówi. Ja to właśnie poszukiwałem i właśnie, ale na innych kanałach się dowiedziałem, jak właśnie to wygląda. Oczywiście tam są minusy, jest korupcja, ale oni to wszystko dopracowują. Ja nie mówię, że jest idealny system, ale ten system, zobacz, tam nie było na przykład kodeksu cywilnego do 2020 roku. U nas się wszystkim wydaje, że jeżeli nie będziemy mieli tych wszystkich przepisów, to kraj runie, że ludzie sobie nie poradzą. Nie mając... Kraj właśnie w tej chwili leci z powodu nadmiaru tych przepisów. Nadmiaru przepisów, dokładnie. Słuchaj, czas nas goni. Myślę, że przygotujemy niedługo kolejną rozmowę. Może właśnie byś opowiedział o tym źródle kadr, tym kursum honorum, tak to się nazywało, ścieżka do władzy, tak? I tak. To właśnie były te wymagania w wydaniu chińskim, bardzo, bardzo to by było ciekawe. A ja ci powiem tak, żebyś też może przygotował pewne pytania, które zadamy dysydentom chińskim z Hongkongu i Tajwanu, bo prawdopodobnie niedługo będę miał możliwość przeprowadzenia rozmów właśnie z takimi osobami, które, uważaj, nie spadnij z fotela, przyjadą do Polski. Tak? Super. Będzie niedługo rozmowa na ten temat, jutro ją będę nagrywał. Ona prawdopodobnie się ukaże na początku listopada, tak mi się wydaje, z osobą niezwykle ciekawą. Także szykuj się, no bo ja uważam, że my musimy dociekać. My musimy dociekać właśnie do tych wszystkich mechanizmów, które istnieją na całym świecie i wybierać z nich najlepsze, przynajmniej proponować naszym... Tak. Bardzo mnie to ciekawi, to naprawdę bardzo mnie zainteresowałeś tymi osobami, kto to będzie i te rozmowy są niesamowicie ciekawe. No tak jak słuchałem tą twoją rozmowę z Chinką, powiedziała wiele ciekawych rzeczy. Mam co do niektórych rzeczy zastrzeżenia, ale to część z wiadomości, które przekazała, rzeczywiście są bardzo istotne i rzucają światło na to, jak życie w Chinach wygląda. Ale myślę, że też warto, żebyśmy się właśnie też zastanowili nad kilkoma właśnie takimi elementami, jak nasz ustrój i nasz system społeczny mógłby wyglądać. Gdybyśmy połączyli powiedzmy Chiny, Singapur, Szwajcarię, wyciągnęli to, co najważniejsze. I Nigerię, słuchaj, żeby się 6 dzieci na parę rodziło. Tak. No, dobra. Jest kilka pomysłów. Także jest kilka pomysłów. Będziemy je dyskutowali. Mamy na 5, zapraszamy do słuchania naszych kolejnych odcinków. Taki jest nasz cel, żeby finalnie właśnie próbować przeprowadzić taką dyskusję, podać plan w miarę optymalnego systemu społeczno-politycznego. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. I zapraszam się na następną. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.